Witajcie wszyscy na kanale, zapraszam was na kolejny odcinek Life is Strange True Color. I słuchajcie, ja odkryłam Amerykę, że tak powiem, a konkretnie zrozumiałam, o co wam w ogóle chodzi. Zrozumiałam, o co wam chodzi. Tylko może sobie odpalimy grę, bo nie wiem, w jakim momencie ona zostanie wczytana. Słuchajcie, mówiliście mi, że używaj mocy na tych pulsujących rzeczach. I ja nie mogłam ogarnąć, o co wam chodzi z pulsującymi rzeczami, bo nic mi nie pulsowało. Ja w ogóle nie rozumiałam. Mówiliście mi, no pulsuje, jak pulsuje, to używaj mocy. Ja się zastanawiam, co ma pulsować, jak ma pulsować, o co wam chodzi, o co wam chodzi. I totalnie nie rozumiałam, a już wiem, o co wam chodzi. Chodzi wam o to, że jak podchodzimy do jakichś obiektów, nie teraz, ale ogólnie, to pojawia się nam wtedy takie kółko, które miga. I możemy sobie czytać też emocje, nie? To o emocjach, o czytaniu emocjach, to ja po prostu zapomniałam. Ale o to pulsowanie, bo to jest najzabawniejsze. Chodzi po prostu z tym pulsowaniem o to, że jak mamy coś takiego, to jest takie kółko, które miga. I to kółko, które miga, wy nazywacie pulsowanie. W sensie, ja nie mówię, że źle to nazywacie, ale ja, dla mnie pulsowanie to coś zupełnie innego, dlatego że ja ogólnie jestem przyzwyczajona, że jak coś ma mi pulsować, no to najczęściej pulsowanie mam w grach, jak gram na przykład na konsoli, nie wiem, na PlayStation 4, PlayStation 5 i tam jak coś pulsowało i pulsowanie do tego kojarzy mi się z padem, że mi się trząsł cały pad i był taki dźwięk, taki wiecie, wszystko się trzeszczało, ruszało, że takie faktycznie jak bicie serca, tak puk, 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 nie? A nie, że coś mi miga na ekranie i wy mi ciągle o tym pulsowaniu, ja sobie myślę, ale jak ma mi coś na komputerze pulsować? Przecież to nie ma opcji wibracji. Nie ma opcji, wiecie, takiej te... Nie widziałam nic, żeby mi się jakoś obraz zwiększał, takie wiecie, jak w rytmie bicia serca i w ogóle co ma mi pulsować? Się kapnęłam, że wy po prostu to miganie nazywacie pulsowaniem. Jak jest to kółko i ono miga takie, jak są interakcje, kółko takie migające, to jest to pulsowanie, o którym wy tak piszecie. I to jest po prostu, wiecie, nie mówię, że w sensie wy to źle nazywacie czy coś, tylko po prostu ja jestem skrzywiona przez konsolę, że dla mnie pulsowanie to jest właśnie, kiedy cały pad mi chodzi, wydaje dźwięki, wibruje w ręce, obraz się rusza, wiecie, takie faktyczne pulsowanie. I podejrzewam, że jak gra się w tę grę na padzie, na konsoli, na PlayStation 4, PlayStation 5, na tych DualShockach faktycznie, no to wtedy jak jest to, to on faktycznie wtedy może pulsować, w sensie reagować ten pad, nie? I ja cały czas się zastanawiałam, jak ma mi cokolwiek tu reagować, jak ani myszka, ani klawiatura, ani nic nie ma tych takich, wiecie, jak pady, ja po prostu jestem debilem jakimś. Nie złapałam w ogóle, o co wam z tym chodzi. I dopiero jak coś mi zaczęli zaznaczać minuty i ja włączałam te fragmenty i patrzę, ale nic tam nie pulsuje, obraz się nie zmienia, nic nie paluje, nic nie ma, co pulsuje. To dopiero potem się ogarnęłam, że to jest ta migająca kropka i że jest jakaś migająca kropka. I kolejna rzecz, którą mi powiedzieliście, to żebym sobie odczytywała emocje po prostu od ludzi, których mijam, że właśnie tacy gadający przez telefon mają różne emocje. Więc to jest kolejna rzecz. Ale już się dogadaliśmy z tym pulsowaniem i dzięki temu, jak jest ten nie dziennik, tylko te wspomnienia, to będę mogła poszukać tych później rzeczy. Nie wiem, czy je zauważę, bo ja też nie jestem jakimś, wiecie, wybitnym obserwatorem, ale przy okazji też wam to wytłumaczę, bo dostałam też komentarz, że ja się tak wszędzie śpieszę z tą grą i w ogóle, bo ja się nigdzie nie śpieszyłam z nią. Tylko ja po prostu nie rozumiałam, o co wam chodzi z tym pulsowaniem. I nie zrozumiałam tego w tym tłumaczeniu, o co chodzi z pulsowaniem. Totalnie tego nie załapałam. Nie połączyłam, że to jest to miganie. Nie wiem, jak jest w oryginale w takim razie. Ale to jest gra robiona pod konsolę, więc tam to ma sens, jeżeli to nie jest tam nazwane, wiecie, tym pulsowaniem. Te DualShocki bardzo fajnie reagują na takie rzeczy. Nie wiem. Po prostu za dużo konsoli. I stąd te moje takie, tego Concrete Genie, tam pamiętam właśnie, że jak miałam pulsowanie, to faktycznie tam było takie, nie? I taki dźwięk się zmieniał, cały klimat się zmienia. O, nie miganie takiego kółka! W życiu bym tego nie połączyła z pulsowaniem, ale to, no jak mówię, o, to tutaj. To jest po prostu migające kółko dla mnie. Taki wydający odblask, a nie pulsowanie, bo się wiecie, nie powiększa, nie pomniejsza, nie? Ale przynajmniej już wiem, przynajmniej już rozumiem, o co chodzi, że to jest tak. I żeby nie było, powtórzę jeszcze raz, to nie znaczy, że to jest źle przetłumaczone czy coś, absolutnie, to, bo to można uznać za pulsowanie, tylko ja jestem po prostu skrzywiona przez gry na konsolę. I ja to po prostu błędnie rozumiałam i błędnych efektów oczekiwałam. Zupełnie, wiecie, odwrotnych od tego, co to ma być. Że no,
że jest takie miganie właśnie przy tym kółku. No i dobrze, no to zróbmy to w takim razie, skoro już wiemy co i jak. Yikes. No, skoro już wiemy co to ma być, to już możemy to robić. Także nie, ja nie unikałam tego specjalnie, nie, nigdzie się nie śpieszyłam, po prostu totalnie nie rozumiałam tego, o co z tym chodzi, ale już wiem. I jeszcze chodzi o tę grę, bo też się teraz martwicie, że mi tyle rzeczy umknęło i w ogóle ja i tak po nagrywaniu ja sobie ją przejdę normalnie sama w własnej gestii z muzyką pełną z gry, więc tutaj też wiecie, luzik, nic mi nie minie. Ale naprawdę miałam z siebie bekę, jak ogarnęłam, że to było to, że jestem taka głupia, że tego nie pojęłam, o co wam chodzi. I że czytałam te komentarze i w ogóle... I dobrze, że mi zaznaczyliście minuty, bo ja mogłam zrozumieć, o co chodzi z tym pulsem. Nadchodzące głosowanie w Radzie Miasta Heaven. Wszystko, co musisz wiedzieć, trwa się o sprawie przypadkowej śmierci. Także tak. Ja i moje skrzywienie konsolowe. Co my mamy tutaj zrobić? Rozejrzyj się... odwiedź step w sklepie z płytami. No to ją odwiedzimy. I tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo ja jej nie kojarzę totalnie z Life is Strange. Ja wiem, że powinnam ją kojarzyć, bo pisaliście mi, że w Before the Storm jest. Ja Before the Storm mam nagrane na moim głównym kanale, gdybyście byli zainteresowani, możecie zobaczyć. Tam mam nagraną rozgrywkę z Before the Storm. I no ja jej nie skojarzyłam w ogóle, nie wiem. Ja nie mam pamięci też do gier, muszę wam się przyznać. Ja mam tak, że jak przejdę grę, to jak już ją rok później mam na przykład też, to ja już nie pamiętam fabuły. Ja na przykład piszę całego Wiedźmina i też nie pamiętam dokładnie, co tam się działo w tym Wiedźminie. Mam taki cudowny talent do zapominania, a szczególnie jakichś twarzy, postaci, imion, więc zupełnie nie załapałam, że to jest ta step z Before the Storm, ale się wróciłam do tego, zerknęłam i faktycznie tam ona się pojawia i tam z Rachel nawet jakieś tam flirty były. Nie! Jezus, nie widziałam step. Ach. Ale zawaliłam i pewnie już nie będę mogła tego zrobić. Czy ja mogę? Mogę. Nieważne, że zostanie utracony. Przyjdziemy jeszcze raz, ogarniemy. A nie, to napisało. Ale to dupy. No trudno. No to już nie odwiedzimy step. Przypadek. Zagadałam się i nie pomyślałam, co robię. Widzicie, espresso z tonikiem w szklance z uchwytem, to jest jakaś zbrodnia. No need to apologize. How are you, dear? Jak my się czujemy? Wszyscy nas o to pytają. A jak mamy się czuć? No oczywiście, że jest do dupy. Still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Ach, żałuję tej step. No trudno. Is Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Got it. Thanks. Now what was I? Zdjęcia sobie będę robić w trakcie. O. Czemu ona się boi? She looks terrified. I can't leave her like this. Czy ja mam z nią pogadać coś? Halo, mam coś z tobą zrobić? Okay. Riley is officially a badass. Coś tu się podziało. They look like they have a really sweet relationship. Everyone wants an orchid until they realize how much work it takes to keep them alive. O Jezus, orchidea, tak.
Gabe never did teach me how to ride a bike. Tylko co ja mam zrobić z nią? I should get an emotional support dog. But like, for up that guy is still bad to the gnome. Co ja mam tu zrobić z nią? Oh, nothing. Just something funny Gabe said. That boy and his jokes. Great things have small beginnings. Or something. Oh god. They're multiplying. Widzicie? I teraz już wiem, o co chodzi z tym kółkiem migającym. What do you want? You want to make fun of me too, like those other jock assholes? What? No. You made a sick killer robot and won a fucking contest. That's... First of all, we got third place, and anyway, he's not a robot. Technically, he's... Ugh, God. Way to take the bait, Rye. You know what? Fuck those pricks. You rule. And I would really like to see your robot. If you want to show me. Nie rozumiem. Boże, tu poczta, tam poczta. Musiałam przerwać nagranie, nie wiem, o czym ja mówiłam. A ona jest chora chyba, nie? I coś mieliśmy ogarnąć ten temat. Aż ją zadyszli od migania. Jak się jej udało ukrywać? No na razie się jej udało, no ale z tą chorobą raczej długo nie będzie. Czekajcie, to jest Alzheimer, tak? Tak. Tak, chyba tak. Żeby mnie nie pomyliła. Tylko, że my już to wiemy, to co mam jeszcze odkrywać tutaj? W sensie, wiecie, już... Aha. The doctor said I had more time, but everything is becoming so out of order. Ale jak więcej czasu? Na pamięć? The doctor said I had more time. Trochę mi przypominają te pogłosy jak w tej grze o chorobie psychicznej dwubiegunowej. Hell, coś tam ona się nazywała. Już nie pamiętam, ale ostatnio wyszła druga część jej. Tam takie szepty są. Ale dobra, no ja już wiem, to co jeszcze muszę? Jakoś tak... Wiemy wszystko chyba. Coś tutaj jeszcze jest, co muszę kliknąć? Nie wiem, przejdźmy się tak szybko, może coś jeszcze tutaj się znajdzie. Ale na razie nie widzę. No tam już wszystko też przegrzebałam. Zdjęcie sprawdzałam, telefon sprawdzałam. Ojeju, co ja jeszcze mam sprawdzić? Leonor, co ja mam jeszcze sprawdzić? Jeszcze to. Okej. If they know about my condition, they'll make me close this place. Okej. To już to mamy. Holy shit. Jak Silent Hill jakiś. Silent Hill, wersja kwieciarnia. Uhuhu.
Muszę sobie espresso z tonikiem drugie zrobić. Już wychlałam. Jedno. Uwielbiam espresso z tonikiem i lodem, to jest moja ulubiona kawa. It's not just that she forgot what she was doing. She's afraid she's forgetting everything. But how can I help her? No chyba nie możesz za bardzo, nie? A nie chciałam spojrzeć, chciałam porozmawiać z nią. Ona mi w ogóle bardzo moją ciocię przypomina. Z wyglądu. Pomóż. Forget what you were working on? You could say I'm having a bit of a senior moment. Well, maybe I can help. Możesz bardziej się wysilić, możesz skupić się na czymś innym. Ale chamskie. Seems like you have a lot going on today. I could help you retrace your steps. Oh, I don't want to keep you. Hey. I want to help. Oj, oj. Okay. What would Eleanor have done first? Did you trim these flowers today? I don't remember. You must have flipped the sign to open. I always flip it first thing when I come in. And then I open my mail. No. Something must have distracted me. Better. We can do this. Fajnie jest to podpisane jakiś. You were over here when I came in. Maybe you were counting the drawer. You don't have to do this. I'll be all right on my own. Hey, I'm not going anywhere. Did you trim these flowers today? I don't remember. Could a phone call have distracted you? Oh. Yes. I got a call first thing in the morning. But I can't think who it was. Maybe we can find something to remind you. Could it have been Riley who called? I think that's right. She called to tell me about a new order. Coraz lepiej. Goodness, what was the order for? Za ten zegar taki, nie? Przerażający. Ale jakieś zamówienie było, tylko na co to zamówienie było? Order. This must be what Riley came in for. I think that order might have been for these lilies. Of course.
Riley helped me pick them out before she left. Now we just have to figure out who ordered them. Mm-hmm. A to smutne strasznie. The check for the lilies would be in here, right? That could tell us who bought them. Should. Mr. Jedediah Lucan. Huh. 89. Looks like the lilies are for Jed. Mamy to. That's right. Riley dropped off an order for Jed. I knew you'd figure it out. I couldn't have done it without you. Seriously, Alex. You're a godsend. Ooh, spadliśmy pani z nieba. Bardzo Jed dobrze. Must be hosting some event. I wonder why he wants lilies, though. They're traditionally for funerals. God. She doesn't remember. Hoo-hoo-hoo! Na grubo! Nie no, powiedz jej, co się stało z Gabe'em. They were for Gabe's wake. Gabe's wake? No nie no. Gabe's wake. No nie mogłam jej nie powiedzieć. No. Już takie rzeczy nie da ukrywać. Sorry. Hey, excuse me. Okay, that sucked. But at least I told her the truth. No, okropne, no, ale cóż. She's really hurting. But I didn't want to lie to her. To nie ma sensu okłamywać ludzi w ogóle. Nie, tego nie pojmuję. Jakieś okłamywanie, to jest po prostu poszukaj maka w pobliżu kwieciarni. Czy ja mogę jeszcze tą step odwiedzić? Ja mam nadzieję, że mogę. No nie mogłam jej nie powiedzieć, no bo ona i tak by się dowiedziała. Ktoś by jej w końcu powiedział. No może by to wtedy wyniknęła jakaś inna sytuacja. Może, nie wiem, coś więcej by z tego było. Nie wiem, no, ja bym powiedziała po prostu, nie? Więc... Eleanor said Mac is nearby. Z podekscytowania ogłaszam, że niedługo dołączę do naszej społeczności nowa twarz mniska. Pamiętajcie Jacka Stevensa, który przyjmie restaurację tuż obok parku. Cześć wszystkim, cieszę się, że niedługo będę was obsługiwał. Witaj, Heaven. Cieszymy się, że do nas dołączysz. Pewnie kiedyś będziesz czegoś potrzebował. To pułapka, nie no, żart. No, Step coś do nas wysłała. Nie naciskam. I don't see him here. Maybe at the bridge. Może, ale ja szukam tego sklepu całego z płytami, ale chyba po drugiej stronie ulicy, nie? Coś takiego kojarzę. Sorry about today. It's not your fault. But I was really looking forward to climbing Teller's Peak. Should one accident close all the trails? What a wasted vacation. Yes. We're all suffering here. Cram school. Gdzie ta step miała tę swoją dziwną miejscówkę? Ja nie pamiętam tego. Sklep z płytami. No mamy czas, możemy pójść. Udało się znaleźć. Ja swoją orientacją. Znalazłam coś! Cudownie!
I've only got a sec, but... Ale? Have you talked to Ethan at all? Talked is maybe too strong a word. Ach, wściekłe purchle. He's taking it really hard. A co mnie to obchodzi? What you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. O nie, o Jezu, aż zaczęłam się właśnie na myśl o tym purchlaku. Yeah, but designed just for him and Thaynor. Can we even pull that off? It won't be high production value, but it'll still be fun. I need your help though. I want it to be as good as it can be. Ethan gave you one of his comics, right? No, though. So, what do you think? Who would the famous monster slayer have the most fun defeating? O Jezu, ale musi ich pokonywać? Ja bym chciała w ogóle... Poczytałabym o tym. Stormwriterze. Wydaje się ciekawszy. Stormwriter looks like a worthy opponent. He gets my vote. All right, then. Lubię truposzy. I gotta get back in there. There's some stuff in my comp book. Mroczne rzeczy. It'd be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. Hey, Haven listeners. That was Phone Tap with their new single, Elephant in the Room. We've got a sweet block of indie rock coming down the pike, but first, a few announcements. The Spring Festival is just around the corner, sponsored by Typhon Mining Company. The mission is free this year, so bring your friends, bring your family. Hell, bring your ex. I'm sure it'll be different this time. A co ja muszę zrobić, bo ja jej tak nie słuchałam za bardzo. Poszukaj maka w pobliżu kwieciarni, wypełnij luki w zeszycie step. Co do mnie wiedzy niż tylko podjęcia paru decyzji, chcę, żebym odgrywała. Alex, wypełnij swoją kartę postaci. Bard, imię, puste miejsce, rasa, półelf, klasa Bard. No przynajmniej jestem półelfem. Zdolności, pole rozproszenia lub uzdrawiająca serenada. Poziom pierwszy, punkt jeszcze 10. Jak poznałaś Thaynora? Guess I'm in. Let's start with my name. Alto, Alwyn, Aleksandra. Alto. Alto is a good name for a bard. Elf. Dobrze, że jestem chociaż półelfem. Sounds fun. But healing serenade could really come in handy. Pole rozproszenia, uzdrawiająca serenada. Ja nie chcę być uzdrawiająca. Dlaczego mam być uzdrawiająca? Nigdy nie gram uzdrawiającymi postaciami. How did I meet Thaynor? Heroiczna opowieść, zabawna opowieść. Zabawna. A wolf and an ogre walk into a bar. This LARP thing just might work. No nie wiem. Ja nie chcę brać w tym udziału, nie chcę pocieszać tego purchlaka. Dlaczego mi to każecie robić? Purchle powinno mieć zakaz na egzystencję, a nie. Poszukaj matka w pobliżu kawiarni. Cały czas maca mam o tym mówić. Ale idziemy go poszukać. Może go znajdziemy w pobliżu kawiarni. Taki dzisiejszy odcinek nie zbyt jakichś interesujących rzeczy nie dał, że tak powiem. W ogóle czytałam opinię, że to jest niby... najnudniejsza część, ale nie sądzę. Myślę, że Ethanowi się spodoba. Cóż mnie to obchodzi? Mnie to nie obchodzi, kochana moja. No ale będę dla niego miła, bo dla purchlaków trzeba być miłym. Bo będą skrzywdzone potem, więc idziemy dalej. O, właśnie, purchle mi się odezwał za oknem. W okrzyku. Może to błąd, bo słyszała, co powiedziałam. W sensie, wiecie, bo Jezu, ja mogę brzmieć na taką bez serca, ale mi się wydaje, że to Alex potrzebuje pocieszenia, a nie tamto purchle, które po prostu jest na tyle duże, że powinno wiedzieć, co odwala.
Chociaż Alex też jest winna temu, że ten Gabe nie żyje. No więc ma mieszane odczucia, wiecie, nikomu nie współczuję tutaj, bo to jest... W sensie jest przykre wydarzenie, okej, ale tak, żeby kogoś pocieszać, szczególnie tego purchlaka, nie ma co go pocieszać, tylko go nauczyć na przyszłość takich rzeczy, a poza tym za swoje decyzje ponosi się odpowiedzialność. No jest trochę straszna, ale jednak, nie? Więc ja nie jestem zbyt uczuciowym człowiekiem. A, mam tego całego Maka szukać, którego teoretycznie chyba zgodnie z fabułą powinnam za śmierć Gabe'a odpowiedzialnością. Oh, sorry. You're fine. Nie szkodzi. Że odpowiedzialnością za śmierć Gabe'a obwiniać, ale nie wydaje mi się. I need you. Is she looking for a bird? Maybe I'll keep an ear out. Cool binoculars. You bird watching? Yeah, I'm trying to win a contest. Oh, good luck. Thanks. Gdzie ten Mac? Halo, gościu z gazetą. Co? Nic nie ma z nim? O, wściekłe purchle. Też kazaliście mi zobaczyć. No, widzicie? I jest wściekły dalej. Okej, nic z tego nie ma. Żadnych wspomnień. Rzeźba w drzewie. Maka w pobliżu kwiaciarni. No nic, no szukamy go dalej. That might be our feathered friend. Jaki przyjaciel pierwszy? Is the bird that woman is looking for. Maybe I should let my binoculars. No możemy, know. Możemy. Pójdziemy, damy jej znać. Te, baba od ptaków, mamy There's tam ptaka. Bird over by the wall. Seriously? That might be my hawk. We'll date and then we'll break up. And then I'll lose my best friend. Come on, man. Can't you take a hint? She's not into you. Let it go. Klasyk. O nie. Jaki ładny mural. Guess they didn't feel like painting the mine. O, Riley. If he's innocent, why is he acting like this? Acting like what? Maybe I can get her to tell me. Hey, Riley. Alex. Hey. Co tam, Riley? That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of him, even Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. No tak. Do you think he's telling the truth about the call? That Gabe never made it? No, I it's not that... Sorry, I'm really not ready to talk about it. Czemu? Yeah, I get it. It's just... If he didn't do anything wrong,
Why is he acting like he has something to hide? To jest cheatowanie, Alex. He asked me to leave Haven with him. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him no, and that we were done. And now... No. I'm scared. He did something horrible. Nie, 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 to nie ma sensu, żeby on coś zrobił okropnego. Nie wierzę w to, jest to zbyt banalne. Thank you for telling me. You deserve the truth. To jest zbyt banalne, żeby tak było. You and Eleanor seem close. She's taken care of me ever since I was little. Robię sobie zdjęcia przy okazji, więc do miniaturek, więc jak widzicie, to wiecie. What does she think about you going away to school? She's thrilled. I think she just wants me to end up happy. Will she be all right without you? She's a tough cookie, but I do worry about her sometimes. She's getting older. One day I'll have to take care of her. No, niestety. I know having you work with her in the shop has meant the world. Yeah. To both of us. I know you and Gabe were close. How are you doing? I miss him. So much. He was like an older brother to me. Cieszę się, że go miałaś, cieszę się, że cię miał, o może tak. I'm glad he had you. Thank you, Alex. Really. Ale czemu mi się tak ziewa przy tej grze? Powiem wam, że ten dzisiejszy odcinek też mi się tak jakoś tak dłuży, nic wielkiego się nie dzieje, ale może ja po prostu tutaj... Może to jest taki etap. W sensie wcześniej coś tam bardziej jeszcze, a na razie to tylko takie chodzenie w kółko. I tak patrzę sobie na godziny materiału. I dziękuję wam wszystkim za wsparcie przez ostatnie parę dni. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu Silver Dragon będzie znów otwarty w zwyczajowych godzinach. Bo tak samo się w zrobieniu zapasu, jeżeli potrzebujesz czegokolwiek lub żeby ktoś pomógł ci z itemem, to daj znać. Ciekawe, na czym pracuje Step. Wygląda fajnie. Powinnam jej wysłać PW, aby dowiedzieć się więcej. I zobaczyć, jak mogę pomóc. Nie wspólnego z moim ostatnim postem, prawda? Kurczę, gdybyś tylko był jakiś sposób, żeby się dowiedzieć. No dobra, cię pogryzę. Cokolwiek to jest, wygląda na to, że... będzie szokujące. Ucisz się. Okej. Dobra, no, poskramiam bezkańskich kotów. Znalazłem tego złodziego w jednym z moich koszy na śmieci, ale nie zły z niego wariat. Więc to wielki kot. Nie zły z niego chunker? Jasmine też jest pulwenda, młode pumy. Bądź bardzo ostrożna, może być agresywny, a coś jest pod moim łóżkiem, miotła. Wzywam Hycla. Słuchajcie, widzę, że mam bardzo dużo materiału już, więc będę teraz w tym momencie kończyć. Widzimy się w kolejnym. Od razu tutaj odpowiadam, bo dużo osób mówi, że woli dłuższe materiały. Ja też, ale się strasznie ciężko je renderuję i montuję i bardzo mam potem z tym problem, jeżeli o to chodzi. Mój program trochę też nie wyrabia wtedy, więc wolę je ucinać tak do 40 minut. Niestety, tak jest po prostu wygodniej. Ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym tygodniu, w następny wtorek z kolejnym odcinkiem i trzymajcie się cieplutko. Cześć!